Cześć Meczku, z tej strony Aprojekt Was w nowej serii na moim kanale. Będę w niej przedstawiał kilka rzeczy, których mogliście nie wiedzieć o jakiejś drużynie, tudzież graczu z CSGO. Dzisiaj na ruszt weźmiemy 7 rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o Virtus Pro. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba i zostawicie 1100 łapek w górę, bo 1100 łapek w górę to będzie kolejny odcinek z tej serii. Piszcie na dole w komentarzach o kim lub o czym chcielibyście, abym ogarnął coś takiego następnym razem. A teraz zapraszam na 7 rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o Virtus Pro. Wielki donate. 15 października roku 2015 najbogatszy Rosjanin Ulisher Usmanov przekazał organizacji Virtus Pro dotację w wysokości aż 100 milionów dolarów na dalszy rozwój. Ile z tego trafiło bezpośrednio do Złotej Piątki? Tego nie wiemy, ale tak czy inaczej ładny gest z jego strony. Ubiegłe formacje. Wiedziałeś, że G5 grał kiedyś w innych zespołach, takich jak np. Universal Soldiers albo Again? Do VP dołączyli dopiero na początku 2014 roku. Stary skład Virtus Pro. Niegdyś w roku 2013 w Virtusach grali tacy zawodnicy jak Guardian, Kucher czy Dosia. Z czasem jednak poprzechodzili oni do innych zespołów na rzecz dołączenia Polaków do organizacji. Olofmeister. Ciekawym jest, że Olofmeister Kajbier, o którym zrobiłem też osobny film, link macie w opisie, rozegrał w Virtus Pro jedną mapę jako zawodnik rezerwowy. Czemu akurat on? Myślę, że z czystej sympatii między szwedzkim graczem a Polakami. Najwięksi wrogowie. Do największych wrogów Virtusów należył TSM i Fnatic. To właśnie starcia z tymi drużynami cieszył się największą oglądalnością i aktywnością ze strony fanów. Ulubione mapy. Wiedziałeś, że trzema ulubionymi mapami Virtusów obecnie są Mirage, Cache i Inferno? Można też do nich zaliczyć mapę The Overpass, jednak ostatnio Polacy mniej na niej grywają. Streamy. Warto też wspomnieć, że oprócz Paszy, także Biały i Taz dość często streamują na Twitchu, gdzie można się dużo o nich dowiedzieć, nawiązać z nimi kontakt, czy po prostu zobaczyć, jak pykają sobie gwiazdy. Często grają oni ustawione mecze 5-5 z zawodnikami z innych drużyn. Myślę, że warto luknąć. Dobra, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku z nowej serii. Pamiętajcie, 1100 łapek pod tym filmem i ogarnę dla Was jakieś kolejne rzeczy, których mogliście nie wiedzieć. Piszcie tylko w komentarzach o kim lub o czym chcielibyście następny odcinek. Poza tym wbijajcie na mojego Snapchata oraz Instagrama xmzabra. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!